Otwarty mikrofon, Radio Opole. Brygida Pytel, wójt Izbicka, jest gościem Radio Opole. Dzień dobry, pani wójt. Dzień dobry państwu. Izbicko przecięte przez drogę krajową numer 94 między Opolem a Strzelcami Opolskimi, więc taka dobra lokalizacja dla tych, którzy w Opolu pracują, ale mogą w Izbicku mieszkać. W Opolu, czy też w Strzelcach Opolskich. No i właśnie w naszej strategii rozwoju gminy przyjęliśmy taki kierunek rozwoju gminy, dlatego że no, przedsiębiorcy nie za bardzo, duży przedsiębiorcy nie chcą się za bardzo w naszej gminie osiedlać, w związku z tym przyjęliśmy kierunek rozwoju budownictwa jednorodzinnego. No i powiem szczerze, że ten kierunek się sprawdza. Oczywiście, jeżeli jakiś przedsiębiorca chciałby u nas zainwestować, mamy też stosowne tereny przygotowane. Jesteśmy w strefie gospodarczej katowickiej, więc moglibyśmy przyjąć przedsiębiorcę, ale tak jak mówię, nie za bardzo do nas się kwapią przychodzić. Wolą być bliżej autostrady, czy jeszcze w innych miejscach. Więc my z tym budownictwem jednorodzinnym rozpoczęliśmy przygodę i udaje się, ponieważ mamy dużo terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, bardzo dużo ludzi się u nas buduje, dużo ludzi się przyprowadza. Teraz otrzymaliśmy dotację 900 tysięcy złotych rządową na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i to właśnie przeznaczyliśmy na uzbrojenie tych mini osiedli, tych działek budowlanych, przynajmniej części, bo mamy ich dużo więcej. No i to właśnie spowoduje, że mieszkańcy będą mogli u nas zamieszkać i mieć już tą potrzebną infrastrukturę. Zresztą jeżeli chodzi o zapewnienie takiego komfortu dla mieszkańców, to mogę powiedzieć, że w naszej gminie jest naprawdę dobrze, ponieważ mamy zmienione ujęcia wody już jakiś czas temu. Mamy czystą wodę bez chlorowania, mamy dwie stacje uzdatniania i dwa ujęcia. Te stacje na wypadek, gdyby zaistniała taka potrzeba, ale na razie nie ma takiej potrzeby. No i poza tym wszystko, co jest potrzebne dla rodzin, czyli mamy, począwszy od żłobka, nowoczesne przedszkole, ale również mniejsze przedszkola przy szkołach podstawowych, czyli funkcjonujące w zespołach szkolno-przedszkolnych. I mamy trzy szkoły podstawowe, również dobrze wyposażone, z wykwalifikowaną kadrą. Mają boiska przysportowe, place zabaw, więc wszystko to, co jest potrzebne dziecku do rozwoju, można w naszych placówkach oświatowych uzyskać. Ale do pracy już poza gminę. To znaczy niekoniecznie poza gminę, ponieważ nasi przedsiębiorcy również potrzebują pracowników i to coraz bardziej się zauważa, że są potrzebni pracownicy w różnych branżach, w tych naszych małych firmach, głównie rodzinnych. Też poszukują te firmy pracowników, więc niekoniecznie trzeba jechać do Opola czy do Strzelec do pracy. Poza tym no, w naszych szkołach podstawowych, no, w przedszkolach akurat nie, ale w szkołach podstawowych również często się poszukuje kadry. Nauczyciele odchodzą na emeryturę lub na urlopy zdrowotne, no i wtedy jest ludzie potrzebna też są kadra. Potrzebni. Wiem, wtedy, że tak. W tej chwili też są ogłoszenia, że jest potrzebna kadra w szkole podstawowej w Otmicach, więc niekoniecznie trzeba pojechać poza gminę. Niemniej jednak, jak chce się jechać poza gminę, to do Strzelec czy do Opola jest bardzo łatwy dojazd. No i klimat w naszej gminie jest dobry, ponieważ jest bardzo dużo lasów, są wody, jest czyste powietrze, nie zakażone żadnym przemysłem, więc myślę, że miejsce do zamieszkania jest jak najbardziej odpowiednie. Nasi dziennikarze, którzy byli w Izbicku, bo mamy oczywiście naszą akcję letnią w Izbicku, też byliśmy i nasi dziennikarze mówili, jak tu jest zielono, jak tu jest czysto, także też to się gdzieś sprawdza, to co pani mówi. No właśnie dbamy o to, żeby było jak najwięcej zieleni i
No i o tą czystość również. A zresztą nasi mieszkańcy gminy Izbicko, to mają chyba to we krwi, że każdy dba o swoją posesję i o swoje otoczenie. I to też potem się przekłada na to, że właśnie cała gmina wygląda na taką zadbaną. Mhm. Dzięki temu, że są właśnie te przydomowe ogrody pielęgnowane i no i te obejścia wyglądają bardzo ładnie i to potem właśnie daje taki obraz ogólnie pięknej gminy. Czyli państwo postawili na budownictwo, można tak powiedzieć, budownictwo jednorodzinne. Dużo jest działek takich gminnych do dyspozycji? Gminnych nie mamy za dużo, ale też w tej chwili sprzedaliśmy dwie działki w Sierpcu, były już wcześniej dwie do sprzedania, 8 działek jest w Otmicach na tak zwanym Henrykowie. Mamy też jeszcze przygotowanych 40 działek budowlanych, tak jakby przedłużenie tego osiedla, które jest w Otmicach, tego nowego. No ale na razie wstrzymaliśmy się od sprzedaży, ponieważ chcielibyśmy uzbroić te działki, czyli przynajmniej zabezpieczyć wodę i sieć wodociągową i kanalizacyjną, zanim zaczniemy je sprzedawać, bo to później jest problem. Najpierw każdy oczekuje, żeby mieć już wodę i kanalizację. No właśnie, to jest też tak, no taka podstawa chyba, no też tak, jak się właśnie, szuka, dlatego, prawda, swojego dlatego miejsca. Jeszcze ich nie sprzedajemy, ale w planach zagospodarowania przestrzennego, bo mamy całą gminę objętą planami zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które mają w 100% plany zagospodarowania przestrzennego i właśnie w tych planach mamy bardzo dużo działek budowlanych w lukach, i również prywatnych, gdzie mieszkańcy też chętnie sprzedają takie działki. Co do uzbrojenia, to oczywiście tu się zgadzam z panią wójt, że to jest istotne i te inwestycje w uzbrojenie też się dzieją, bo wspomniała pani o dotacji, tak? Na prawie milion złotych. Otrzymaliśmy 900 tysięcy dotacji, zresztą to jest w pewnym sensie obowiązek gminy. Na pewno obowiązkiem gminy jest zapewnienie dostępu do wody, natomiast jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną, to często robimy tak, że porozumiewamy się z tym kimś, na razie przynajmniej, jeżeli nie ma tam uzbrojenia, że jeżeli chce, to może wybudować sieć kanalizacyjną we własnym zakresie. Mhm. Podpisujemy takie porozumienie i zwracamy potem za tą wybudowaną sieć. I to już jest wszystko ujęte w warunkach tego porozumienia. Czy to w ciągu roku, czy w ciągu 2 lat. Zależy od tego, jak nam pozwala budżet gminy, bo też nie możemy tak wszystkim naraz zapłacić. Mm-hmm. No właśnie, jak to jest z budżetem? Bo wspominała pani o dotacji. Czy te dotacje to jest duża część tego budżetu? Zewnętrzne właśnie dotacje. To znaczy, wie pani, w tej chwili otrzymujemy różne dotacje. Otrzymaliśmy 2 miliony, 2,5 miliona na budowę urzędu gminy. Otrzymaliśmy dotacje na budowę szkoły, znaczy remont szkoły podstawowej, na remont przedszkola i to są dotacje i z Polskiego Ładu rządowe i poprzez aglomerację opolską z regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście staramy się z tych dotacji korzystać, niemniej jednak za każdym razem z budżetu gminy trzeba coś dopłacić i teraz jest to coraz trudniej udźwignąć, ponieważ zmieniły się również takie podstawowe koszty utrzymania, czyli energia, czyli opał, czyli płace. To wszystko się zmieniło i w związku z tym musieliśmy troszkę przeorganizować nasz budżet na ten rok, ponieważ no, uchwaliliśmy budżet, Rada uchwaliła już w grudniu ubiegłego roku, a niespodzianki się zaczęły dopiero na początku 2022. Oczekiwaliśmy innej rzeczywistości, a to się zrobiło zupełnie coś innego. No właśnie do tego zmierzam, że zaraz na początku roku rozpoczęły się właśnie niespodzianki związane z podwyższeniem opłat za energię, za opał, no i co równie ważne dla nas, ponieważ mamy też kredyty, to bardzo duży wzrost odsetek, gdzie na przykład odsetki wzrosły o prawie 300% w przypadku mojej gminy i właściwie to, co mieliśmy zaplanowane, to już w kwietniu tego nie było, więc musieliśmy przeorganizować troszkę budżet.
i na razie jakoś dajemy radę. Niemniej jednak nie wiem, jak to będzie dalej, ponieważ no, bardzo się cieszymy, kiedy dostajemy dotację na jakieś zadanie, ale ono się, ta dopłata, którą musimy wnieść, ona się zaczyna nie mieścić w naszych możliwościach kredytowych i w ogóle budżetowych. Ten tak zwany wkład własny. To znaczy na razie skorzystaliśmy z wszystkich dotacji. Najbardziej najbardziej niekorzystny okres, kiedy rozstrzygaliśmy przetarg na remont szkoły podstawowej, gdzie prawie 100% musieliśmy dopłacić, ale stanęliśmy po prostu przed takim wyborem, że albo rezygnujemy z tej dotacji i remontujemy szkołę z naszych środków, tylko łatamy, że tak powiem, bo tam już i centralne ogrzewanie siadło, bo od 6 lat staraliśmy się o jakąś dotację. I ogrzewanie siadło, i dachy ciekły, i różne inne były już bolączki, więc w zasadzie nie mieliśmy za bardzo możliwości, żeby nie remontować tej szkoły, no ale to był taki bardzo niekorzystny czas, ponieważ no, 100% więcej musieliśmy dołożyć, czyli 2 miliony 600 dostaliśmy dotacji, a ponad 5 milionów było rozstrzygnięty przetarg. I jeszcze, co ważne, to 4 razy ogłaszaliśmy przetarg, 2 razy w ogóle nie było firm żadnych chętnych, no bo to taki był wtedy okres nieciekawy. No raz była taka firma, że w ogóle nie byliśmy w stanie tego udźwignąć, no i potem ten ostatni przetarg już rozstrzygnęliśmy. No ale tak jak mówię, to 100% więcej musieliśmy włożyć. Duże to było wyzwanie dla Państwa, żeby przeorganizować te priorytety? No tak, duże. Zwłaszcza, bo że też wszystko gmina to... gmina niewielka ma też mniejsze możliwości. Zwłaszcza, że tak wszystko to, co mieliśmy zaplanowane, chcieliśmy zrealizować, więc trzeba było po prostu różne rzeczy przeorganizować, ale tak jak mówię, w budżecie zaczyna być coraz ciaśniej, ponieważ wzrastają te koszty, te podstawowe i w urzędzie, i we wszystkich jednostkach organizacyjnych, czyli energia, opał. Tak procentowo to jakie to jest przebicie i ten wzrost kosztów? To znaczy ja myślę, że około 30-40% więcej. Trudne czasy, dużo wyzwań dla samorządów w tej chwili. Wie pani, bo to jest, ja tak powiedziałam, 30-40%, ale to jest różnie, bo na przykład w przypadku opału to jest 150%. To trudny czas dla samorządów, to prawda. I tak jak powiedziałam wcześniej, może będziemy dostawać jakieś dotacje, ale nie wiem, czy będziemy potrafili je wziąć. Jak jest z oświatą w tej chwili w Izbicku? Bo to też jest zawsze taka działka w gminie dość kosztowna. No w tej chwili to prawie 50% budżetu pochłania oświata. No to dużo, połowa. Tak. No i wie pani, te sprawy, my chcielibyśmy, żeby nasza młodzież miała wszystko, co potrzeba, bo oni muszą się kształcić i oni potem muszą iść dalej do innych szkół i do pracy i chcielibyśmy, żeby im stworzyć te możliwości, żeby mogli się wykształcić. Natomiast zaczyna to być coraz większym problemem, ponieważ no, nie stać nas na takie ulepszanie pomocy, pracowni, tego typu rzeczy. Już zaczyna być wyzwaniem remont Orlika, bo to już są duże kwoty. Bo w tym budżecie, który jest przeznaczony na oświatę, to prawie 80% to są płace. I tutaj już wielokrotnie były takie propozycje z różnych środowisk, żeby płace nie były finansowane przez samorządy. Przez samorządy. A zresztą to my sobie poradzimy, tylko że właśnie tak jak mówię, jeżeli te płace byłyby finansowane inaczej, to wówczas my mielibyśmy większe możliwości, żeby ulepszyć warunki
nauki dla naszych uczniów. Znaczy ja nie mówię, że my mamy złe, nie mamy złych warunków, ale chciałoby się jeszcze lepsze mieć. Tylko zawsze chcemy inwestować lepsze... w najmłodszych, żeby mieli najlepsze warunki. Właśnie, jest tyle różnych możliwości, z których można skorzystać, no ale niestety ten budżet oświaty nam pochłania dużo budżetu gminy, nie? Oczko w głowie, pani wójt, taka najważniejsza inwestycja do zrealizowania, co jest takie... Teraz? Tak, takie najbardziej zajmujące pani uwagę. To znaczy, wie pani, ja mam ich dużo, bo ja... Ja się spodziewam. Planów mam dużo, ale teraz inwestycje, które zajmują moją uwagę, to w zasadzie to są takie, które mamy już dofinansowanie, uzyskaliśmy już dotacje. To jest kanalizacja sanitarna z wymianą sieci wodociągowej azbestowej w Suchodańcu. To jest 18 milionów złotych. No i teraz przygotowujemy się do przetargu. W zasadzie jeszcze najpierw mamy wznawiane kosztorysy, ponieważ te kosztorysy, które mieliśmy do tej pory, są sprzed tego okresu podwyżek. Więc wznawiamy kosztorysy, będziemy ogłaszać przetarg i zobaczymy, no jak sobie z tym tematem poradzimy. Jest jeszcze jedno takie małe zadanie, które też już od wielu lat chcieliśmy zrealizować i w zasadzie mamy już ocenę pozytywną tego naszego wniosku. Uzyskaliśmy dofinansowanie. To jest wieża widokowa w Utracie, którą chcemy robić, żeby właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie turyści będą mogli obserwować to ptactwo wodne, które jest na stawach w Utracie, a jest tam naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych gatunków. Zresztą to wszystko jest opisane w takim dokumencie, który też robiliśmy, pozyskaliśmy na to środki zewnętrzne, inwentaryzacja przyrodnicza gminy i on też jest na stronie naszej internetowej gminy, więc tam można zobaczyć, jakie tam są gatunki, w tym również chronione ptactwa, ale również i roślinności, co jest takie dla naszej gminy charakterystyczne, że mamy takie właśnie okazy u siebie. To chcielibyśmy też zrealizować. No i jeszcze jedno zadanie ważne bardzo dla nas, co prawda wniosek o to zadanie składało Stowarzyszenie Sympatyków Otmic, ale oni bez nas tego nie zrobią, ponieważ nie mają na to środków, więc my jako gmina musimy im pożyczyć na realizację tego zadania. I tak już robiliśmy z niektórymi stowarzyszeniami, które chciały realizować jakieś takie duże zadanie. To jest skatepark w Otmicach. Bardzo chcielibyśmy te zadania zrealizować. To tak jak mówię, na razie mamy 3, na które już mamy dotacje. No ważny jest też samochód strażacki, no i jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, które... Potrzeby zawsze są. Kilka dróg, które też chcielibyśmy robić, ale to wszystko zależy od tego, ile się zmieści w budżecie. To o ten aspekt turystyczny zapytam, bo ja jestem też osobą, która bardzo lubi pojeździć na rowerze i przez Izbicko kiedyś też mi się zdarzyło przejechać, więc chyba te rowery i ścieżki rowerowe, no to też jest chyba taki potencjał, prawda? No do tej pory mamy tylko oznaczone ścieżki rowerowe, ponieważ wykonanie samych ścieżek rowerowych przy drogach, no to jest nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że większość dróg to drogi powiatowe. No i w tym roku, i teraz mamy taki plan ze Starostwem Powiatowym Szczeleckim, żeby wykonać takie ścieżki rowerowe przynajmniej przy części dróg, czyli z Izbicka w kierunku Krośnicy przez Utratę i z Otmic w kierunku Kamienia Śląskiego do granicy gminy, ale to jest na razie wszystko tylko w planach. Starostwo Powiatowe wykonało taką koncepcję, którą zgłosiliśmy do ZIT-u, ale jak wiemy, to na razie wszystko jest niewiadome, więc nie wiemy. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani na to, że jak się pojawią jakieś możliwości, to
to będziemy mogli to realizować wspólnie z powiatem. Ale fanów jednośladów nie brakuje chyba w Izbicku, mam wrażenie. Tak, mamy mnóstwo i właśnie teraz, 21 sierpnia, mamy znowu kolejny, już kilkanaście razy się spotykaliśmy w naszej gminie, kolejny wyścig rowerowy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo to jest, on zawsze był realizowany we wrześniu, ale tym razem w sierpniu i chyba ten termin zostanie już na stałe, ponieważ we wrześniu zawsze trudno się było zmieścić, bo było mnóstwo dożynek, w związku z tym przenieśliśmy to na sierpień i myślę, że teraz już będzie zawsze w sierpniu. Zapraszamy, są różne kategorie, są drobne nagrody. Więc można się wykazać. Tak, i naprawdę jest bardzo fajna. I muszę powiedzieć, że przez te kilkanaście lat mieliśmy tylko jeden raz deszcz, więc jest okej. Pogoda zamówiona na teraz. Pogoda jest znów zamówiona, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest też trochę imprez towarzyszących, jak zwykle. Więc na pewno będzie fajnie. A teraz 13 sierpnia jest u nas pan marszałek ze swoją akcją Opolskie na rowery, więc również zapraszamy. Z tego co wiem, wczoraj było zapisanych 70 osób. To jest naprawdę super. Trasa 25 km przez różne ciekawe miejsca, które są na terenie naszej gminy, ale chcę zwrócić uwagę na jedno miejsce, a mianowicie rezerwat Tęczynów, który jest na terenie Otmic. Bardzo ciekawe miejsce, jeżeli ktoś lubi oglądać rośliny i owady, no to tam może naprawdę ciekawe zobaczyć okazje, różne ciekawe okazy. Rowerzyści na pewno już wpisali te dwie daty do swojego grafiku, do swojego kalendarza, ale ja zapytam jeszcze o pałac, który jest taki trochę, nawet chyba nie trochę, tylko takim unikatem, bo często jak słyszymy o różnych historiach, które dotyczą zabytków właśnie pałaców, no to są smutne historie. A tutaj pałac, no trochę tych komplikacji było na przestrzeni lat, ale dzisiaj jest piękny unikat, taka perełka nawet. Tak, to jest perełka naszej gminy i powiem szczerze, że miałam szczęście, że trafił mi się taki inwestor, bo jak pani zapewne wie, to z pałacami jest różnie, czyli często bywa też tak, że ktoś kupi i potem nic z tym nie robi. Natomiast obecny właściciel przyszedł do mnie już z gotowym projektem, miał już wszystko, wizję swoją, znaczy miał już projekt zrobiony na rozbudowę, tylko że wcześniej nie chciano podjąć rozmów na temat sprzedaży. Więc podjęliśmy te rozmowy oczywiście, ponieważ ja wychodziłam z założenia, że gminy nie będzie stać na utrzymanie takiego obiektu. Chociaż czasami mieszkańcy mówili, a mogliście tam przenieść różne instytucje i tak dalej. My jesteśmy malutką gminą i w zasadzie wszystkie nasze instytucje miały już miejsce. Więc uważałam, że lepiej będzie, jeżeli ten inwestor zainwestuje i stworzy tam to fajne miejsce. Zresztą przyznam, że sama pielęgnacja parku przypałacowego to jest ogrom pracy. A jeszcze budynek nie jest takim zwykłym budynkiem, tak, tylko no i dlatego sporo pieniędzy. Uważałam, że lepiej będzie, jeżeli się sprzeda. Oczywiście z duszą na ramieniu, bo wiedząc o różnych innych rzeczach, ale jakoś tak z obecnym właścicielem tego pałacu nam się od razu fajnie rozmawiało i wszystko się udało i od 2007 roku już funkcjonuje ten pałac. Wcześniej też tam było boisko dla LZS-u na terenie tego pałacu, na terenie tego parku, ale zrobiliśmy dla sportowców inny teren, a park został potem, on właśnie w dwóch częściach był sprzedany, najpierw budynek, a potem ta część należąca do gminy, ponieważ sam budynek należał do Skarbu Państwa, więc musieliśmy pytać Radę Powiatu o to, ale wszystko się udało i mamy fajny obiekt. Przyjeżdża naprawdę dużo fajnych ludzi, dużo ciekawych ludzi z różnych stron świata, bo właściciel organizuje różne spotkania, różne konferencje, widzę jak spacerują, a teraz w ogóle jest
już zadowolony, że wreszcie koło tego pałacu powstał ten teren taki ładny i też właśnie może tam swoich gości zaprosić na jakiegoś grilla, zresztą nawet urządzał tam Sylwestr na tym naszym terenie z Molo. Fajnie, wszystko jest wykorzystane tak, jak powinno. To, tak sobie myślę, że też warto to docenić, bo tak jak wspominam wcześniej, te historie pałacyków, zamków są przeróżne i czasami aż serce boli, że takie perełki się niszczą i niszczają przez lata. Prawda? Dokładnie tak jest i zwłaszcza, że nie musiała w to inwestować gmina, ponieważ mieliśmy naprawdę mnóstwo różnych rzeczy do robienia. No a to, wie pani, to był czas, kiedy trzeba było robić kanalizacje sanitarne, wodociągi, boiska, place zabaw, różne inne rzeczy. Mnóstwo było dostępnych środków zewnętrznych, z których trzeba by było skorzystać. Chciało się skorzystać, natomiast jakbyśmy się podjęli inwestowania w ten pałac, to nie wiem, czy byłoby nas na cokolwiek jeszcze stać, bo wiem, że to była kwota ogromna. A mieszkańcy, umówmy się, chyba bardziej oczekują też kanalizacji niż odnowienia pałacu, no tak mi się wydaje. No myślę, że tak, dla każdego gospodarstwa domowego to ta dobra woda czy sieć kanalizacyjna podstawa. We wsi to jest podstawa, czy jeszcze dobra droga, czy jakiś chodnik. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. No, niemniej jednak my jesteśmy małą gminą i musimy naprawdę bardzo oszczędnie gospodarować w budżecie, żeby zrobić jeszcze. Chociaż podsumowując swoje lata pracy, no to powiem szczerze, tak jestem zadowolona. Pani wójt, dziękuję. Że dużo rzeczy się udało zrobić. Pewnie jeszcze też dużo wyzwań przed panią, więc siły i wytrwałości. Jest jeszcze, tak. Życzę w tej chwili. Dziękuję ślicznie. Pani Dziękuję Brygida bardzo. Pytel była z nami, wójt Izbicka. Dziękuję bardzo. Otwarty mikrofon, Radio Opole.